skomponował wszystkie piosenki Whitney Houston, hity Celine Dion, Michaela Jacksona, Michaela Bublé, Andrea Bocelli i wielu innych gwiazd. David Foster, kanadyjski muzyk i producent, po raz pierwszy przyleciał do Polski na prywatny koncert zorganizowany przez ambasadę Indonezji. Z Davidem Fosterem w Warszawie zaśpiewały m.in. Kaja i Edyta Górniak. Widziałam, że byłeś w domu, w którym urodził się Fryderyk Chopin i grałeś tam na pianinie. Jakie to uczucie? Szczerze, to było ogromne duchowe przeżycie. Dla mnie Fryderyk Chopin to jeden z największych kompozytorów w historii. Zawsze mnie fascynował i zastanawiam się, gdyby żył dzisiaj, jaką muzykę by komponował. Ty masz w domu aż 16 statuetek Grammy. W oparciu o twoje doświadczenia, jak udaje ci się dostrzec talent? Jestem zupełnie normalny, nie czuję, że mam jakąś niezwykłą moc. Kiedy zobaczyłem Celine Dion po raz pierwszy, pomyślałem, o Boże, miliony ludzi będą kochać tę kobietę. Ona ma ten głos. To było dla mnie oczywiste i to nie dlatego, że jestem wyjątkowy, ale dlatego, że lubię muzykę. To trochę tak jak w filmach. W momencie, kiedy zapada cisza, cała uwaga skupia się na jednej osobie, którą wówczas widzisz na ekranie. I ja mam dokładnie tak samo. Gdy słyszę kogoś nadzwyczajnego, jak Jackie Evancho, Michael Bublé czy Celine, wchodzę w to, a wszystko inne dookoła odchodzi. Jak szukasz kolejnych talentów? Cóż, z reguły to talenty znajdują mnie. Na przykład polska piosenkarka Edyta Górniak. To ona mnie znalazła i muszę przyznać, że faktycznie jest niesamowita. No właśnie, w Polsce już mówi się o waszej współpracy. Czy szykujesz jakiś wspólny projekt z Edytą Górniak? Nie ustaliliśmy jeszcze nic konkretnego, ale czuję, że będziemy pracować razem w najbliższej przyszłości. To niezwykła wokalistka i wielki talent. Pojawiły się nawet plotki, że łączy was coś więcej niż tylko zawodowa relacja. Chcesz, żebym ci o tym teraz mówił? Nie, to są przesadzone spekulacje. My jesteśmy tylko przyjaciółmi. Naprawdę, jesteśmy tylko przyjaciółmi. Edyta znalazła mnie muzycznie, nie romantycznie. Przyszła do mojego biura w Los Angeles i po prostu zwaliła mnie z nóg. Co ty masz w sobie tak wyjątkowego? Co czyni cię tym człowiekiem, który wykreował największe światowe gwiazdy? Dorastałem w Kanadzie. Miałem wspaniałych rodziców, którzy mocno wspierali mnie i moją muzykę. Tata też był muzykiem i wiele mnie nauczył. Nie mieliśmy góry pieniędzy, ale rodzice robili wszystko, bym uczęszczał na lekcje muzyki. Przełomowy był dla mnie moment, gdy przeprowadziłem się do Ameryki. Kanadyjczyk jest tam traktowany podobnie jak Polak. Musi pracować dwa razy ciężej, by odnieść sukces. Dzięki wsparciu rodziców udało się. Napisałeś tak wiele hitów. Z kim najlepiej? Lepiej ci się pracowało. Policzyłem nawet rok temu. Jest około 140 znanych piosenkarzy. Muszę przyznać, że uwielbiam ich wszystkich, ale gdybym musiał wybrać, to Celine i Bocelli. Oni mogą zrobić tak wiele ze swoim głosem. Choć Barbara Streisand też jest bardzo wyjątkowa. Toni Braxton, Whitney Houston, Madonna. Wszystkie te kobiety są świetne, ale tak, Celine i Bocelli. Z nimi najlepiej mi się pracowało. Czy myślisz, że jest gdzieś nowa Whitney czy Michael i trzeba ich znaleźć? Bardzo bym chciał. Myślę, że są gdzieś takie talenty i to ja chciałbym je odkryć. Myślę, że nowa Whitney teraz ma 18 lat i śpiewa gdzieś w kościele w każdą niedzielę. Thank you very much for that. I really enjoyed interviewing you. Thank you.